Czyli tak, mamy parszę 45, parszę Vaet Hanan i prosiłem, co się tłumaczy i prosiłem. Mamy to przeczytane i chciałbym na wstępie przeczytać pewien fragment, zanim zaczniemy tutaj cokolwiek mówić. Otwórzmy sobie fragment Księgi Przysłów, drugi rozdział, od 1 do 15. Można cały sobie przeczytać, ale tutaj w zasadzie z kilka pierwszych wersetów mi chodzi, ale też drugi rozdział. Chodzi mi o tutaj pewne sformułowania, które są użyte. Bo jak ważne jest wysławianie Boga w duchu, w prawdzie, pieśnią, tańcem i tego typu, bym nazwał to, ekscytującymi elementami, jest to ważne i niezbędne, ale nie można się też skupiać na tych elementach. Tutaj jest też powiedziane o innych czynnikach, którymi możemy wysłuchać Boga, bo ja bym nawet powiedział, pierwszymi elementami, którymi powinniśmy wysłuchać Boga, bo od tego zależy, w jaki sposób te inne rzeczy będziemy robić. Czytamy to od pierwszego wersetu. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i przechowasz w sobie moje przykazania, nastawiając ucha swojego na mądrość i skłaniając serce ku roztropności, tak, jeżeli przyzywać będziesz rozumu i głos swój poddasz roztropności, jeżeli jej będziesz pożądać jak srebra i szukać jej będziesz jak ukrytego skarbu, zrozumiesz wówczas bojaźń Jahwe i dojdziesz do poznania Boga. Jahwe bowiem udziela mądrości, z jego ust pochodzą wiedza i zrozumienie. On zachowuje swą pomoc dla prawych, on puk leżem dla tych, którzy postępują rzetelnie. Ochroną otacza ścieżki prawa i czuwa nad drogą swoich wiernych. Wówczas zrozumiesz sprawiedliwość i prawo, uczciwość i wszelkie prawe postępowanie, gdyż mądrość zawita do twego serca i wiedza stanie się upodobaniem twojej duszy. Roztropność będzie nad tobą czuwała, a rozum będzie strzegł ciebie, aby cię wybawić od złej drogi, od człowieka o słowach przewrotnych, od tych, co opuszczają proste ścieżki, by kroczyć po drogach ciemności, od tych, którzy się radują, gdy zło czynią i znajdują upodobanie w przewrotności niegodziwca, od tych, których ścieżki są kręte i którzy krążą po manowcach. Można cały ten rozdział przeczytać, ale to może sami sobie przeczytajmy. Chodziło mi o to, jak zrozumieć, jak poznać Stwórcę, a to pociąga za sobą kolejne rzeczy, które według tego, co tu jest napisane, będą we właściwej harmonii, w właściwym zrozumieniu. Wówczas zrozumie sprawiedliwość i prawo, gdyż mądrość zawita twojego serca i wiedza stanie się upodobaniem twojej duszy. I dzisiaj też będziemy szukać tej wiedzy w słowach, bo słowa, które mamy, można by tak określić ogólnie, są pozmieniane przez rylce pisarzy. Chcą tłumaczyć tak, jak chcą tłumaczyć, ale między tymi słowami chcemy ponad polskimi słowami chociażby znaleźć Ducha Bożego, tego, który natchnął te słowa, żeby zostały spisane. Gdzie jest duch tych słów? I dam przykład.
na początek. Tu parę razy, ale w zasadzie bardzo często się pojawia taki zwrot. Mamy szósty rozdział powtórzonego prawa, pierwszy werset na przykład. A oto przykazania, prawa i nakazy, których polecił nauczyć was Jahwe, wasz Bóg, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by wziąć go w posiadanie. Szukamy ducha przekazu, ducha Bożego, jego nauki. I teraz zobaczcie, jeżeli weźmiemy ten fragment jako dosłowność, to poza tym krajem mogli robić, co im się żywnie podobało i nie mieliby grzechu. Bo ten fragment mówi, w kraju macie wypełniać to wszystko, co ja wam mówię, w kraju, do którego idziecie. Rozumiecie, o czym mówię? Gdzie jest ten Duch Boży? Bo jeżeli się skupimy na tym, że macie wypełniać te wszystkie przykazania, które ja wam mówię w kraju, do którego was wprowadzę, no to logicznie rzecz ujmując, z tej wypowiedzi wynikałoby, że poza tym obszarem mogą robić żywnie, co im się podoba i to nie jest grzechem. Czyli mogą sobie świątynki robić, bóstwa stawiać, w cokolwiek wierzyć, cokolwiek robić, oszukiwać, zabijać, mordować, cokolwiek. I jest poza tym krajem to dopuszczone. O, to jest prosty przykład. Jak znaleźć w tekście Ducha Bożego? Bo tych sformułowań, dzisiaj się też będę chciał skupić nad jedną wypowiedzią, jak przekręcona jest dosłowność, bo jeżeli dosłownie zaczniemy to czytać i dosłownie przeanalizujemy wszystko, co tam jest, to wychodzi rozbieżność między tym, co jest robione, ale to później. Dlatego na wstępie chciałem przeczytać ten fragment z Przysłów, gdzie można powiedzieć zdrowy rozsądek, rozum, zdrowy rozsądek, logika, dlatego Bóg nam dał to, żebyśmy też pewne rzeczy, które mamy, czytamy, logicznie, rozumem, zrozumieli. I to prosty przykład, że jeżeli się skupimy na tym, co tu jest napisane, dosłownie, to z tego wynika, że tylko na tym obszarze tak zwanej ziemi, którą Bóg obiecał, ziemi świętej, tylko tamte prawa obowiązują, bo tu też nawiązuje do szabatu ziemi, co czytaliśmy tydzień temu chyba bodajże, czy wcześniej czytaliśmy, gdzie jest ten sam zwrot użyty. Ale to inna rzecz. Dzisiaj się tym nie będziemy zajmować. I w takim duchu, tego Ducha Bożego, Ducha Świętego, jak to w Nowym Przymierzu już jest określane, Ducha Świętego, czyli oddzielonego, chcemy szukać. Chcemy, żeby Bóg na nas oddziaływał, szczególnie dzisiaj w szabat, gdzie ten dzień jest szczególnie błogosławiony pod Bożą opieką, ochroną, tym, co chce Bóg najlepszego dla człowieka. Tu
też, jak zauważycie, w tym tekście co chwila się przejawia: wiernie słuchajcie, wiernie przestrzegajcie, wszystko wypełniajcie. Dokładnie, wiernie, ani dodać, ani ująć. To przejawia się też cały czas non-stop, takie postrzeganie tych wszystkich pouczeń, które Najwyższy Bóg, Ojciec Wiekuisty, JHWH, tetragram, tak? Bo dzisiaj na 100% nikt nie wie, jak to się powinno wymawiać. Ja używam Jahwe, tak mi wygodnie po prostu. Niektórzy uważają, że to jest Jehowa, Jałę, Jahwe, Jahua. To są różne, bym powiedział, domysły, trendy w pewnym sensie. Nikt tego na 100% nie wie. Ważne, że to jest, bo gorzej, gdy wiele przekładów ten tetragram zastępuje słowem Pan lub Pan po polsku lub Adonai po hebrajsku. Dobrze, co tutaj byśmy chcieli poruszyć, co nas tutaj ciekawi w tym fragmencie? Oczywiście jest tutaj drugi raz przytoczony dekalog i te różnice, ktoś, kto już czyta kolejny raz, to wie, na czym te różnice polegają między tą pierwszą jakby wersją z 20 rozdziału Księgi Wyjścia, szczególnie tutaj dotyczy ta różnica szabatu, gdzie tam jest pamiętaj, tu zachowywaj, no i tam jest powołanie, że ten dzień masz pamiętać o nim ze względu na to, że Bóg stworzył wszystko, a tutaj jest ten powód, że wyprowadził cię z ziemi egipskiej. To generalnie ktoś, kto zetknął się z tym, to zna tą różnicę. Ale nie dzisiaj chciałem o dekalogu rozmawiać. Jest tutaj dużo innych ważnych rzeczy, które uważam są nam potrzebne w naszych czasach. Coś zauważyliście ciekawego tak w tym kontekście, innym niż dekalog i to, co powiedziałem wcześniej? Trochę głośniej. Nigdzie indziej nie było takiej sytuacji, gdzie manifestował się Bóg takimi czynami, tak? Powołuje się ten Mojżesz na to, co się działo w Egipcie, na to, jak lud został wyprowadzony z Egiptu i to, co się wszystko później działo, że całe to zdarzenie przedstawia i dokumentuje, bo to już nawet nie jest wiara, tylko już tu już Bóg się stricte objawia. Oni mieli możliwość przeżycia tego, wiedzenia, a nie wierzenia w coś. Znaczy oni cały czas mieli namacalnie, tak? Te plagi, to jest namacalne, przejście przez morze, namacalne. No, ale oni ciągle mają serce buntownicze. Ale to jest inna rzecz. Ja nie ten aspekt chcę powiedzieć. A, znaczy może oni myśleli, że to Mojżesz zrobił to morze, rozdzielił. Dlatego może w tym kontekście ty mówisz, no, tak? Że słyszą bezpośrednio. Bóg się stricte przedstawił. I to było raz, bo później nigdy nie było czegoś takiego już powtórzonego. No, Jeszua, tak? Ale to z opisu to chyba Johanan chyba słyszał tylko. To jest co innego. No tutaj po prostu wszyscy ci ludzie tego doświadczali. Po prostu. No tam też jest ten głos z nieba. To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie, tak? Ale mówię. Tak jeszcze a propos, bo będę dzisiaj próbował kilka razy w tym kierunku tak ironicznie rzecz ujmując, szpilkę wciskał, wkuwał. Bóg
przy zanurzeniu Jehoszua mówi, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Dlaczego nie powiedział, to jestem ja, tutaj wcieliłem się? Idealna sposobność, idealny moment, żeby takie określenia wypowiedzieć. Jeszcze parę razy będę w tym kierunku uderzał, bo cały czas mamy mowę o tym, że Bóg Jahwe, Bóg Ojciec jest jeden, jedyny. A te wcielenia, jak sobie poczytamy, poszukamy informacje, bo już nie mówię już ewidentnie trynitaryzm, ale te wcielenia jakieś, to też pochodzi z doktryn pogańskich, z wierzeń pogańskich. To mieli wszystko, Izrael miał się wyzbyć tego. Dlatego co i raz jest to podkreślane, Jahwe wasz Bóg jest jeden, jedyny. Nie będziesz miał obok, bo tak jak Paweł powiedział, są co prawda bogowie, czy na ziemi, czy w niebie, ale dla nas jest jeden Bóg. I to sformułowanie obok, czyli nie będziesz im służył, że to sformułowanie nie zaprzecza, że są tak zwani bogowie, ale bogowie, których człowiek sobie wymyślił, stworzył, ale ty masz tylko jednemu służyć. Ale też można powiedzieć, że tylko jest jeden Bóg. Tamto to jest miraż, nie ma tych bogów. To też jest prawda. Dlatego to można powiedzieć, że Bóg jest jeden. Nie będziesz miał bogów oprócz mnie lub obok mnie. Te formy wszystkie są prawidłowe, ja uważam, że w dzisiejszych czasach jest obok mnie, bo tych bogów jest bóstw pełno i chodzi o to, żeby wiedzieć o tym, ale się od tego odciąć. Z Chrystusa, z Mesjasza też zrobiono Boga w różnych formach. Też właśnie do tego dzisiaj będę kilka, jeszcze raz przynajmniej do tego o tym wspominał. No właśnie, Bóg się objawia. Co ciekawe, teraz jak czytałem, to wszystko jest spójne. Zobaczcie, Bóg się objawia na górze, trzęsie się tam chmura i ogień. Oni się przestraszyli tego ognia. I to, że Bóg się przedstawił w ogniu, to później jakie mamy zwroty, które Bóg używa? Mojżesz tutaj pisze o tym, że jeżeli nie będziecie słuchać głosu, to Bóg się okaże pożarem, ogniem dla was. Będzie was trawił. Zobaczcie, sam obraz przedstawienia Boga, że jest ogniem, że macie się bać, jest wymowny, że później, gdy nastanie czas, że nie będą słuchać, to ten ogień ich trawi, pożera, że Bóg obraca się przeciwko nim. Niesamowite jest to dla mnie, jak to sobie wyobrażam, że Bóg wielokrotnie na wielu płaszczyznach, gdzie później to wykorzystuje, przedstawiając różnego rodzaju obrazy, tak? Bo jeżeli Bóg mówi, że pożre ich ogień, pochłonie, to jest albo dosłowność, czyli zostaną spaleni w jakichś miastach czy coś, albo jest to figura pewna, gdzie wojska przyjdą i ich wytną, zabiją i tak dalej. Dlatego też warto pamiętać o tych figurach, które są przedstawione w różnych wypowiedziach. Tutaj przytoczę powtórzonego prawa 4:34. Zobaczmy taką figurę,
gdzie nie weźmiemy tego dosłownie. Rozumiemy to, jak to rozumieć, tą wypowiedź. Powtórzonego prawa 4.34, albo czy jaki Bóg było przyjść i wziąć sobie naród spośród innego narodu przez doświadczenia, znaki i cuda i wojnę, przemożną ręką i podniesionym ramieniem wśród niezwykłych plag, jak to wszystko dla was na waszych oczach uczyni w Egipcie Jahwe wasz Bóg. Rozumiemy, że Bóg swoją ręką osobiście tego nie zrobił. Ramieniem nie przyszedł. Tyś to oglądał? Tak. Abyś pojął, że Jahwe jest Bogiem i poza nim nie ma innego. Tak, ale chodzi mi o te figury, że jest takie, to się nazywa personifikacja, tak? Bo są też co do Ducha Świętego personifikacje. I są to odczytywane, te fragmenty, jako dosłowność, że Ducha Święta jest. Przemożną ręką podniesionym. Czytając to rozumiemy. Znaczy, przynajmniej ja to rozumiem tak. No, może ja jestem jakiś inny, dziwny. Ale no, wiadomo, bo czytając te zdarzenia, że ta przemożna ręka objawiła się w tym, w takich rzeczach, które się zadziały. Ale mamy to określenie, że Bóg ręką nosi na skrzydłach takie figury. Ja jeszcze, kontynuując to, co wcześniej zaczęłam, w 9 wersecie jest ważny werset, bo mówię, to były takie sytuacje, gdzie ludzie sami widzieli dzieła Boga. My dzisiaj o tym generalnie, bo oczywiście każdy ma swoje osobiste doświadczenia z udziałem z Bogiem, ale my generalnie dzisiaj czytamy o tym, co Bóg zrobił. W 9 wersecie jest napisane tak. Który rozdział? 4. Sam. Miej się wszakże na baczności i pilnie się wystrzegaj, aby nie zapomnieć o tym, coś widział. Nie zapomnieć o tym, coś widział. To było wszystko namacalne, doświadczalne przez ludzi, którzy przez to przeszli. Aby nie uleciało to z twojego serca po wszystkie dni twojego życia, opowiadaj też swoim dzieciom i wnukom. Oni mieli co przekazywać z własnego doświadczenia. To jest pierwotny sposób przekazywania wiedzy w ogóle. Kiedyś informacje przekazywało się tylko poprzez opowieści. Ludzie się na pamięć uczyli bardzo długich fragmentów. W ogóle dzisiaj nawet nie do wyobrażenia dla nas, którzy nie jesteśmy w stanie czasami kilku zdań zapamiętać, bo mamy taki natłok informacji, tyle źródeł informacji. I możemy sobie odtworzyć z tabletu, czy z komputera, czy z czegokolwiek innego. Zupełnie inaczej funkcjonujemy niż wtedy. Wtedy ludzie zapamiętywali i przekazywali to swoim dzieciom. Dlatego odwołania są często o tym, że Bóg twojego ojca, twoich ojców, bo oni, ci ojcowie, doświadczali Boga osobiście. I o tym chcę. I dlatego jest to sformułowanie też twój Bóg, bo tak. Każdy doświadczył w inny sposób tego Boga. Tak. Jakieś nie rozumiałem, jak oni mogą mówić, ojciec, syn do ojca lub ktokolwiek, że to twój Bóg. I tutaj jest jeszcze element niezwykle ważny, właśnie to o przekazywaniu swoim dzieciom i wnukom, żeby uczyć dzieci pojmowania Boga, żeby uczyć go ich szacunku i zapoznawać z Bogiem przez opowieści, co On uczynił. Mhm. Co dzisiaj jest, no, nie jest powszechne. No, no powiedzmy sobie szczerze, co innego jest dzisiaj powszechne. To są, tak jak ludzie, którzy szukają Boga, są pojedynczy, jest ich mało generalnie. Tak samo i nauczanie dzieci Boga też jest rzadkie, bo wysłanie dzieci na religię
tak zwaną, czy do jakiejś szkółki, to nie jest wszystko. Bo przede wszystkim dziecko uczy się o Bogu na przykładzie swoich rodziców. Od nich. A tego dzisiaj dużo nie ma. No nie ma dużo, nie jest to powszechne. A takie właśnie postępowanie jakby zaszczepia początek, bo to jeszcze nie jest wszystko, bo każdy ma swoją drogę zapoznania się z Bogiem i przylgnięcia, że tak powiem, do Niego, ale to jest ten taki element, gdzie przedstawienie Boga dzieciom, zaszczepienie Boga dzieciom, no i co dalej, to już w dużej mierze też od naszego postępowania zależy, ale przede wszystkim od tego, co dziecko będzie miało w sercu. Niemniej jednak bez takiego zasiania, to raczej małe szanse, że bez nauczenia pewnych elementów, że dziecko samo z siebie tak po prostu przyjmie to, co do czego myśmy bardzo długo dochodzili. Zrobimy może za chwilę przerwę. Po przerwie pociągniemy dalej ten temat. Ja może chciałem tutaj przeczytać 4 rozdział powtórzonego prawa, 5 Mojżeszowej, 2 werset. Poprzedzając go może... Jeszcze raz, 4 rozdział, 2 werset, ale poprzedzając go 6 wersetem, częścią, tak, częściowo, tak, w połowie. Przestrzegajcie ich więc i wypełniajcie, gdyż na tym polega wasza mądrość i roztropność. Wypełnianie i przestrzeganie powoduje, że mamy mądrość i roztropność, ale w jaki sposób przestrzegać i wypełniać? 2 werset. Nie dodawajcie niczego do tego, co on wam nakazał, ani też niczego nie odejmujcie, przestrzegając nakazów waszego Boga Jahwe, który wam zlecam. To, bo chciałem tutaj poruszyć taką kwestię. Można interpretować Księgę Objawienia, Ezechiela, Daniela na różny sposób i można się mylić. Można wyciągać takie wnioski, a nie inne. Mamy tutaj w ostatnim, od 1874, może i trochę wcześniej, mamy wiele wyznaczanych dat na podstawie tych ksiąg, tych zwojów, tych zapisanych różnych rzeczy. I widzimy, że to były błędne interpretacje. No, błędne interpretacje proroctw. Natomiast jeżeli ktoś się wypowiada na temat prawa Bożego, że to nie obowiązuje, na przykład nie obowiązuje czystość, tak potocznie mówiąc, pokarmowa, tak? Czyli te zwierzęta, które są czyste, a nieczyste, że można teraz wszystko jeść, wystarczy się pomodlić i już jest Bóg to przyklepie. Takie czary-mary po prostu, że nagle wieprzowina staje się pożytecznym pokarmem dla człowieka, czystym i uświęconym przez Stwórcę, bo chrześcijanin się pomodlił nad kotletem schabowym, no to jest kwestia taka, że ci, którzy nauczają w ten sposób, bo to tylko przykład tej wieprzowiny, bo tego jest pełno, co jest w Torze napisane, święta, czyli Moadim, różnego rodzaju, szabaty, nowie, też wliczając w to. Cicit, obrzezanie i wiele innych, to jeżeli ktoś naucza, że coś nie obowiązuje, to w tym momencie to jest ta różnica między interpretacją Księgi Objawienia Daniela czy coś, a mówieniem, nauczaniem, że jakieś prawo nie obowiązuje.
Tamto to są prorocy i to się czas pokazuje, czy oni są prawdziwi, czy nie. Natomiast tutaj taki człowiek wchodzi głęboko w bezpośrednią relację ze Stwórcą. Z nim ma do czynienia, nauczając, że to prawo nie obowiązuje, to zostało przybite do krzyża, a to tak, a to Paweł teraz powiedział, że to można już jeść, a to Paweł powiedział, że to święta to już minęły, że to są cienie, to Paweł powiedział, to Paweł, to Paweł, to Paweł, to Paweł. I się stworzył paulinizm tak zwany i Paweł jest większy od Stwórcy. Ja dzisiaj wiem, bo też powstaje ruch antypawłowy, ruch, znaczy taki duch antypawłowy, też poddałem się swego czasu temu duchowi, natomiast analizując głębiej Torę, znając szczegóły prawa Tory i znając Szawła wykształconego na Torze, widzę, że on z duchem Tory naucza. Nic przeciwko niej, to tylko niektórzy tłumacze powsadzali w usta Pawła takie zwroty, a nie inne, tak tłumacząc jego wypowiedzi, a nie inaczej. To tak nawiasem mówiąc. W każdym razie chciałem tutaj jasno i klarownie powiedzieć. Każdy, kto się dodaje lub ujmuje do praw, do tego, co Bóg przez Mojżesza wypowiedział, ma bezpośrednio do czynienia z samym Ojcem, samym Stwórcą, który dał to prawa niezmienne, w ogniu wypróbowane słowa, które przekazał swoim sługom prorokom. To tyle. Ja tylko ostrzegam. Ja sam nie wiem, jak niektóre prawa zachowywać, ale nie kwestionuję ich. Uczę się, szukam informacji i od razu jak przyjmuję, wprowadzam to w czyn. Nie zostawiam to w odległą jakąś przyszłość. Chcę postępować drogą Najwyższego w duchu Mesjasza Hamaszijach, Jehoszuły Hamaszijach. Taki sobie cel postawiłem, założenie. I tego się chcę trzymać. I też to, co czuję, to co duch, który we mnie jest, emanuje, dlatego o tym mówię. Wielokrotnie mamy to powiedziane o tym. Nie dodawajcie niczego, ani nie ujmujcie. Bo też dzisiaj poruszymy, ale już w drugiej części, jak zostało dodane. Jehoszuła też o te dodatki, które nazywał ciężkimi brzemionami, jarzmami. O nich właśnie mówił. Pododawane zostały do prawa Bożego, które jest miłe i dające życie. Dobrze, zrobimy przerwę. Szybko czas przeleciał. Jest 13:07. Do 14:00 zrobimy przerwę, tak? Zróbmy do 14:00 przerwę. Tak jakoś mi pasuje dzisiaj. Dobrze, to na tą chwilę zakończmy rozważenie parszy Tory. Zapraszam na 14:00. Dokończymy temat. Może jakieś pytania się w trakcie wyłonią, bo różne dyskusje są. W tym temacie rozmawiamy, jesteśmy... Mi się to podoba. Bożej świątyni, ale w czasie, tak? Fajne to jest, mi się podoba to określenie. Jesteśmy, aby się skupić nad tym, co Bóg ma dla nas dzisiaj do przekazania. To do usłyszenia w zasadzie. Do zobaczenia też się będziemy widzieć tutaj stacjonarnie, okej. Okay. Dobra, śmiesznie to wyszło. Do usłyszenia, do 14:00.